Geralt zaprasza na wrzyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Trzeba sobie naroić jak najwięcej tych samolotów. Tych samolocików. Jak już ich będzie trochę więcej, to kogo atakujemy, bo tu. Patrz, tu jest napisane 2800 na minutę, tak. 1600 na minutę, a ten strasznie mało. Edytuj. Coś tu jest źle. A dlaczego tu jest zero? Nie, 400 tu zasłania budynek. Może też tutaj dać zakład pracy? Nie będą mieli rozrywki, trudno się mówi. Nie, bo to jest po prostu malutkie miasto, no nie ma co tutaj cudować. To 2400. To 2400, no to jest bardzo dobrze. Niebieski się wzmocnił. Podbyliśmy miasto. Na kogo lecimy? Na tego niebieskiego bym poleciał, bo on na razie nie wygląda mi na jakiegoś specjalnego kozaka. No chyba ma jakieś jednostki latające, skoro podbił tak daleko to miasto. No dobra, no. Ale z drugiej strony musiał mieć, tak jak my, 4 miasta, żeby mieć jednostki latające? No tak. Dokładnie tak. A spróbujmy. Niewystarczająca ilość sporylionów. No trzeba ryzykować, no. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Tak czy siak, jak on do nas przyleci, no to... niech przylatuje. Wszystko mamy, a tego nie mamy uzbrojonego. Wieżyczki. Nie wszystkie miasta są uzbrojone w wieżyczki. No to trudno się mówi już. Czy uzbrajamy je też w wieżyczki? Można będzie uzbroić. Znaczy w zasadzie zróbmy jak maksymalną ilość samolotów, no bo przecież to a też... A potem będziemy uzbrajać. A potem będziemy... O ty, 4800 na minutę. Tworzy. Co się zmieniło? No właśnie, nie wiem. Natomiast to 1600. Było, wiem. 5600. Przed chwilą, patrz, myślibusz świętuje, to oznacza wyższe dochody. Aha. Jak oni mają święto, to mamy, my mamy wyższe dochody. We wszystkich. Tutaj wszyscy. No. Koniec. To jest maksymalna ilość. Czyli mogę śmiało już zacząć tutaj... zbroić. Obudować to wieżyczkami. Widzisz? Patrz, jakie fajerwerki. Dobra, lecimy. Nie ma co tutaj czekać. Ja bym przejął w ogóle gejzerek najpierw. Mhm. Czerwony. O, nie da się. Niebieski próbuję przejąć. Nie da się, bo to... to jest tylko do ataku. Malutkie miasto. Bierzemy. Tu już 6000 aż. Lecieć, chłopaki. Co tu się dzieje? Bo nic nie widzę. No, strzelamy. Aha, bo mamy takie laserki. Uuu, ale sieczkę robią te lasery. Patrz, co tu się dzieje. Podobają mi się te samolociki. Zobacz, jeszcze nic im się nie stało. A co to jest tam, tak daleko? Co? To. Jakiś hologram. Dziwne.
Ale zobacz, jaki pogrom sieją te samoloty. A jeszcze żaden nawet nic nie stracił. Zaraz przyjmiemy miasto. No pewnie, i od razu można, bo mamy kupę kasy, to można tutaj naroić... Rozbudować i więcej samolotów. I więcej samolotów narobić. Tylko to jest na nowej wyspie, więc trzeba się uzbroić też. To miasto? Tak. No nic nam tutaj nie dadzą, szczerze powiedziawszy... wieżyczki. Nie zdążymy tu nawet przylecieć. W sumie tak. Coż nie, no trzeba je jakoś... Trzeba je jakoś uzbroić. W razie W. Ależ pogrom sieją te samoloty. A kasa? Jak porypana leci. Patrz, poziom zazbrojenia miast jest pokazany. Tymi tarczkami. No, przejmować. Ostatnie budyneczki. Pyk. Dziękujemy. Jest. No i niebieski stracił miasto. Wszyscy to jest nasz gatunek. Tak, tak, to było powiedziane wcześniej, na początku. Że to nasz gatunek się wybił, stworzył cywilizację, ale no rozbił się musimy na poszczególne... To zjednoczyć. Tak, dokładnie. Siłą. Udało ci się zdobyć to miasto wojskowe, myślę. No to samo. Budujemy. Uzbrajamy. Nie ma ozdóbek, tu kasa się liczy. Wojna. Co? O. Oh. Bez jaj. Dziwne. Aha. No, tu się powiem, że tutaj dobry będzie pomysł. Tu nie ma połączenia z tym. Wolę... Tu się tworzy coraz więcej, widzisz to? O. Nie, tylko dwóch masz teraz. Jakby zostawił tam, gdzie było. I ten dom sobie z tyłu postawić, czy już się nie da. Widzisz? Mhm. I tu mógłbyś mi dać rozrywkę. No, tylko jeden dom to dostanie. No, w każdej możliwej sytuacji dostanie tylko jeden dom. No trudno się mówi. Coś kosztem czegoś. No to można było tu im. Aha. Co? Dać rozrywkę. Gdzie? No tutaj, gdzie ten dom ostatnio postawiłeś. Dobra, niech będzie tak, bo ja potrzebuję tutaj tych samolotów. No wiem. Zbrojmy jeszcze w czas na stać. To trzeba było dobrze uzbroić. Szybko się nam kasa powinna odzyskać. No ale nie stać mnie już. Szybko się kasa znajdzie. Gdzie jeszcze jeden? Tutaj gdzieś widziałam, o tu. O. Co to jest? No ma coś pomarańczowego, ale... Wylądujcie sobie tutaj wszyscy. No tutaj patrz, moja mapa już nie chce dalej sięgać. To dziwne. Dobra, myślę, że taką flotą... Najeżdżamy na kolejne? No, już nie ma sensu nawet... Czekać. Niebiescy zdobyli kolejne miasto. Moglibyśmy je im przejąć. Wykup miasto. Nic nie będę kupował. Też ci. Fioletowych kopiemy teraz. A czy oni nie są z nami... Są! Ale już i tak nas nie lubią. No trudno. No. Cóż. To je wojna. A mówiłem, że jest niebieski.
A to nie byli niebiescy, to byli fioletowi. Tak. Ale dlaczego niebiescy cały czas są zaznaczeni, że mają więcej niż jedno miasto? Chyba, że oni mają gdzieś... gdzie my nie widzimy tego na niebie. Ciężko powiedzieć. To nie było trudne. No tylko to byli nasi sprzymierzeńcy. Trudno. My walczymy, trzeba się... poświęcać. Poświęcać sprzymierzeńców czasem. I tutaj też to trzeba rozbudować na szybko. Udało ci się zdobyć to miasto gospodarcze. Miasto gospodarcze mogą zakładać szlaki handlowe, by kształtować twoje stosunki dyplomatyczne, a nawet wykupywać inne miasta. Wybierz specjalność miasta. Udało ci się zdobyć to miasto. Wybierz specjalność miasta. Wojskowy chyba, co? No bo idziemy już typowo wojskowość, to nie ma sensu zmieniać trybu. My się lubimy bić. Tam nie wysunąłeś tego. A no, sama się usunęła. Jeszcze jeden dom, nie? To malutkie miasteczko jest, z tego co widzę. O! No tutaj mógłbyś dać. To nie mógł lepiej tu dom, a właśnie tutaj. Zakład pracy? Skoro w ogóle żadnej rozrywki nie dostarczyliśmy. O, tam. Są niezbyt zadowoleni. No trudno się mówi. Dajemy jeszcze troszkę wieżyczek? Nie, tutaj nie ma sensu. Większego. To dyplomatyczne... dyplomatyczna nacja to... O! Nic nam to nie dało i coś do nas jedzie. Co do nas jedzie? Aż samolotem. Kto chce? Brązowy chce z nami. No niech wysyłają na razie, no. Co do nas jedzie? Czerwoniutcy? Nie, nie, brązowy właśnie chyba. To jest brązowy? A nie to czerwony? No zaatakuj mnie. Jestem bardzo zainteresowany twoją propozycją ataku. To jest chyba samolot. Nie, to jest... łódka. Ej, olał nas. Ty nie mogę wykupić? Dlaczego? Nie rozumiem tego. Przecież... dobra, to wiesz co, bo... oni są bardzo niezadowoleni. No. Trzeba im dać jakąś rozrywkę. Zamiast jednego zakładu pracy po prostu. Tak. No. Mamy hajsu tyle, że... dobra, lecimy na czerwonych, no bo... samoloty to fajna sprawa. No nie? O, tłuką się niebiescy z czerwonymi. Cóż za... jak nam przykro. Wstrząsająca wojna. Patrz, co tu się dzieje. To my. Oj, a to miasto już jest prawie niebieskich. Tak, jesteśmy teraz czerwonymi w stanie wojny. Oj, oj, oj. Dochody mamy takie, że... można przejąć ten gejzerek. Właśnie nie można. Od żółtych. No ale jak się pozbyć jednostek? Bo ja bym chętnie sobie pozbył się tych jednostek. A jak nacisnie, że ten czerwony... zdobyliśmy miasto. Nie ma sensu już tego. Religijny? Nie no, wojskowy. Co to co mówisz? A jak naciśniesz na ten czerwony guziczek? Ha? O. Tylko, że tylko skasować. Ale dostaliśmy za nich kasę. Aha. Piękna sprawa. Czekaj, gdzie ja jestem? Tutaj. Bo ja potrzebuję tutaj... trzeba rozbudować i więcej samolotów. Gejzerki. I... tak. I kilka stateczków.
No dobra. Trzeba będzie działać. Radlin świętuje. Zajmujesz gejzer przyprawy. No i dobra. Będziemy kolejne gejzerki zajmować. Zaraz nie będziemy wiedzieli, co z kasą zrobić. Oj, oj. Gość mnie atakuje. Coż za... To będzie wstrząsający pojedynek. Dobra, przejęliście ten gejzer? No już jest mój, czyli jeszcze do tego trzeba pojechać. No dobra. No atakujcie ich, bo to przecież trzeba wykończyć wszystkich. Dobra. Kasa zyskana. No taką flotą myślę, że można śmiało. A, to nasi przyjaciele. Teraz niebieskich trzeba wykończyć. Teraz będziemy mieli całą planetę. Które moje miasto jest atakowane? Cywilizacja żółty przejął nałęczów. No to zaraz niszczymy nałęczów. Raczej nie mają większych szans. Trzeba sobie rozbudować na szybko. Brak miejsca. No dobra, trzeba zwolnić miejsce w takim razie. To musi być zakład pracy. To muszą być domki. To musi być rozrywka. Tu dowolimy jeszcze jeden zakład pracy. I jeszcze większe dochody. Dobra, wszystkie moje jednostki. Lecimy na kolejne miasto, trzeba ich wykończyć. Które jest na z moich miast jest atakowane? Bez żartów, że ktoś się odważy mnie tutaj? O. Chyba moje wieżyczki ich wykończą. Co to jest za wielki potwór? No nie wiem, jakiś hologram. Patrz, próbowali atakować moje miasto. Rozumiem, że nie dali rady. No gdzie no? Właśnie... Patrz, ile mam samolocików. Właśnie je roznoszę. Miasteczko? Ja nawet jeszcze nie dostałem obrażeń specjalnie. Patrz, jak się zawzięli. Czemu oni praktycznie nic nie robią? Oni nas nie paraliżują? Oni tylko paraliżują, no tak. Dobra, trzeba wykończyć... Ale przejmują nam gejzer. No dobra, niech sobie przejmują. Trzeba im wykończyć największe ich miasto. I zaraz pójdziemy tam ich prać. Dobra. To było ich największe miasto. Wojskowy. Lećcie tutaj. Oni tędy polecą, bo to jest... Właśnie się zorientowałem, o co chodzi, dlaczego nie mogłem tam wylecieć, bo to jest... kula ziemska. Ach,
Aha, i to po prostu już jest pokazane dookoła wszystko. Tak. Czyli są tylko dwie wyspy, dwa kontynenty. Tak, i zostało im jedno miasto. Znaczy, a cała reszta jest nasza. Tak, miasteczko im zostało. Dobrze, jesteśmy. No to chyba byłoby na tyle. Pozostał ostatni etap ewolucyjny, ale to już oczywiście następnym razem. No to nam całkiem zgrabnie i szybko poszło, muszę powiedzieć. Opatrz, wyciągnęli jeszcze jakieś... resztki sił zbrojnych? No. O. Z radością przyjmujemy waszą kapitulację. Zdobywasz władzę nad światem. Zdobywasz władzę nad światem. Gdy postanowisz zbadać obszary rozciągające się poza macierzystą planetą, kliknij przycisk kalendarium i bądź gotowy do drogi. Czyli tutaj uruchamia nam się ostatni etap rozgrywki. Kosmos. Kliknij tutaj, aby rozpocząć program badania kosmosu. Znajdziesz się w fabryce i stworzysz statek kosmiczny przeznaczony do dziewiczej podróży. Pojazd ten będzie można później modyfikować w dowolnym mieście lub w dowolnej kolonii twojego imperium. A pewnie. Co, coś jeszcze mnie atakuje? No, chyba raczej nie. Ciekawe, czy ta kasa mi się zatrzyma, bo tak to... dochód 15 000 na minutę. A jeszcze nie zdobyłem wszystkich gejzerów tutaj. Patrz, jakby je podbić wszystkie. Wiesz co? Nie, dobra. Przechodzimy do fazy kosmosu. Wybory dokonywane w kolejnych etapach ewolucji ukształtowały tożsamość twojej rasy w momencie wyruszenia w kosmos. Twoje cechy wpływają nie tylko na wrodzone umiejętności, ale dały ci także unikatowe narzędzia w arsenale twojego statku kosmicznego. No proszę. Patrz, mamy wojskowe. No, dziwisz się? Wszystkie miasta przerabiały się na wojskowe. My się po prostu lubimy bić. Naukowiec. No dobra. Wsiadamy do rakiety i z młotkami w rękach lecimy na... O, nigdy nie lecimy. No dobra, trzeba stworzyć jakąś ładną rakietę. Uhuhu. Ale tu możliwości. To ma być statek kosmiczny, tak? No to stwórzmy... Patrz, mamy wszystkie możliwe rzeczy do dyspozycji. Których do tej pory... Które do tej pory zdobyliśmy, tak naprawdę. Tak jest. To ma taki kształt trochę kosmiczny. Nie. A nasz statek kosmiczny nie ma tak jak w przypadku innych pojazdów zdrowia? No właśnie nic nie ma. Nic nie ma. On będzie służył tylko do... Do czego? Do latania? No dokładnie. On ma tylko wyglądać. To wiesz co? Ten mi się bardzo podobał w ogóle. Z początku. Nie, to było fajne. Dobra. Dołóżmy mu jakąś ciekawą kabinę. Fajnie, nie? Jest całkiem podobny do naszego samolotu. No właśnie, no bo ten nasz samolot to był taki już... Kosmiczny. Kosmiczny troszeczkę. Wygląda fajnie. Kurczę, ta perspektywa tu jest przerażająca trochę. No. Fajowo. Szponołap. No w końcu jesteśmy agresywnym gatunkiem, prawda? Dokładnie tak jak mówisz. Rakietnice. Co to w ogóle jest? To ma być...
rzutowe. No. Dobra. Nie no, kółka. No kółka nam raczej nie potrzebne. No, stąd to też niespecjalnie. Turbo odrzut. Jeszcze tak z tyłu tutaj. Taki jeden. Oj, ale dlaczego on tak dziwnie? A pociągnij za tą strzałkę. Właśnie, nie, powiem. On chyba... O. No i dobra. No a coś, jakąś broń dajemy? No to przecież ma rakiety i te chwytaki. No ale dobra. Pipi rób. Pipi rób. Ale do czego to służy? O właśnie. Pyk. Ja bym coś jeszcze dorzuciła. I to no, było fajne. To było rewelacyjne. Kurcie. Tylko czemu tym nie można obracać? No dobra, tak jest w sumie fajnie, nie? Bo tak akurat będzie... No jest nieco... Wypasiony? Uzbrojony ten... Tenka. Nie no dobra, bez przesadyzmów. To no, myślę, że jest całkiem w porządku wyglądającym stateczkiem kosmicznym. Nie idziemy w militarny kolor? No można by coś, wiesz, no... Zmienić. A jednak? No bo jest fajny, no. Ale spokojnie, to jeszcze nie wszystko. No, no one takie fajne są, no. I to dobry jest. Jak ci się podoba? To wygląda fajnie. Nie? Jest czad. Zresztą jeszcze sprawdźmy ostatnie. Jak taki potwór. No. Z kosmosu. Dobra, tak zostawiamy. Nazwij swój statek. Potwór z kosmosu. Super. No i tak. To był bardzo ciekawy etap rozgrywki, bardzo mi się podobał. Rozpierlator. Talent naukowca. Rozegrano jako naukowiec. Dostaliśmy tytuł. Jestem naukowcem, widzisz? A moja żona zawsze mi powtarza, że głupi jestem. Nigdy nie wiesz, kochanie, temu co jest napisane. Kłamią. Piękny. No jest... Wygląda co najmniej groźnie. Start. Udało ci się skonstruować statek nadający się do lotów kosmicznych. Przestrzeń wzywa, kosmos czeka, cały wszechświat jest na wyciągnięcie ręki. Rzecz jasna, jeśli nauczysz się pilotować tego gruchota. Witaj w największej z przestrzeni na ostatecznym pograniczu. Na najdzikszym z dzikich zachodów w kosmosie. Teraz dowodzisz statkiem kosmicznym, z jego kokpitu poprowadzisz swoją rasę drogą wiodącą od pojedynczej planety do olbrzymiego pangalaktycznego imperium. Zobaczmy, jak radzisz sobie na drodze do potęgi. Ten pasek przedstawia stan twoich postępów. Nie jestem wcale zdziwiony. Mamy 100 tysięcy. Ten wideokomunikator krótkiego zasięgu zapewni ci kontakt z mieszkańcami planety. Aby nawiązać łączność, musisz znajdować się na orbicie. Pulsujący sygnał oznacza, że ktoś próbuje się z tobą porozumieć. Imperium. Możemy chyba. Ty patrz, on, do góry. On... No, latuje w górę. No dobra, ale tak jak już rozmawialiśmy na tą chwilę... To wszystko. Kończymy. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Chodzi tylko o dobrą zabawę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Na razie. Hej.